skreślane ze świadomości narodowej, co miało być absolutną nieprawdą, czyli to, że tak naprawdę żyjemy wciąż pod olbrzymią presją dawnego rosyjskiego okupanta, że przychodzi taki moment, w którym gdy decyduje się o naszym losie, to ktoś gdzieś może nacisnąć guzik i sprawić, że cała elita narodowa w jednej sekundzie ginie. I że co więcej, nie można dochodzić do prawdy. I co więcej, cały aparat, administracja państwa polskiego i medialna administracja jest nastawiona na to, żeby tłumaczyć, że tak naprawdę to ten prezydent sam się zabił, ewentualnie zabili go jego właśnie piloci, a kierował tym zabójstwem generał polski, pijany. I to była kwintesencja pedagogiki wstydu. To było jak w pigułce pokazane, jak chce się Polskę pokazać na świecie. Kim są Polacy? Nieodpowiedzialny prezydent, idioci piloci, którzy w ogóle się nie znają na tym, co to jest lotnictwo, no i pijany generał. To jest polskość. Taką polskość chciano pokazać na zwłokach naszych bohaterów, naszych przywódców. Posługując się dramatem Polski. I na to najlepiej, najżywiej, najsposób najwspanialszy zareagowała przede wszystkim polska młodzież. Ja nie chcę odebrać nikomu spośród tych, którzy się wówczas zaangażowali w wyjaśnienie prawdy i w protest przeciwko temu straszliwemu kłamstwu smoleńskiemu, które miało zapanować, miało zniszczyć polską dumę i polską duszę. Ale tak naprawdę najbardziej głęboko, spontanicznie i skutecznie zareagowała polska młodzież. I chodzi nie tylko o miesięcznicę, o tak dalej. Nie. Chodzi o odruch.